Elżbieta Sawczuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś ponownie w roli dyrektora marketingu Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce. Na początek przypomnę, czym zajmuje się Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce. To najstarsza organizacja polonijna, licząca już 145 lat, a jednocześnie firma ubezpieczeniowa, oferująca konkurencyjne polisy ubezpieczeniowe na życie i szeroką ofertę kont emerytalnych. Wstępując do PRCUA, stają się Państwo członkami, a członkostwo niesie ze sobą wiele różnych korzyści, takich jak m.in. możliwość ubiegania się o oferowane przez nas stypendia, pożyczki studenckie, pożyczki hipoteczne. Pod patronatem PRCUA działa też Muzeum Polskie w Ameryce. Współfinansujemy 23 szkoły języka polskiego na terenie Stanów Zjednoczonych, ale także szkoły tańca, zespoły ludowe. Nasi członkowie mogą brać udział w różnego typu turniejach sportowych i innych wydarzeniach, które organizujemy. Wydajemy też własną gazetę i szereg innych publikacji, a więc PRCUA to nie tylko ubezpieczenia, konta emerytalne, ale wiele różnych korzyści członkowskich. Wiele osób ciągle kojarzy nas z organizacją kościelną, a to ze sprawą nazwy Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce. To teraz największe wyzwanie, by zmienić to, jak ludzie nas postrzegają i przyciągnąć nowych klientów i członków chętnych do zakupu ubezpieczenia i otwarcia konta emerytalnego. W tej kwestii musimy szybko nadrobić ostatnie 145 lat użytkowania pięknej nazwy Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce, ale niewiele mówiącej o finansowej naturze naszej firmy. Nie jesteśmy ani Unią, ani Zjednoczeniem, jesteśmy firmą ubezpieczeniową, dlatego w celach sprzedażowych wprowadzamy od stycznia tego roku do promocji nową nazwę PRCUA Life. PRCUA to skrót od nazwy Polish Roman Catholic Union of America, a Life oznacza życie i nawiązuje do Life Insurance, czyli ubezpieczeń na życie właśnie. Pierwsza promocja oferowana pod szyldem PRCUA Life to noworoczna promocja dotycząca kont emerytalnych. Dla wszystkich, którzy chcą zasilić swój plan emerytalny, zarobić więcej i oszczędzić na podatku. Właśnie teraz prezentujemy nową serię kont PRCUA Life Annuity Plus od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku. Otwierając w PRCUA Life konto emerytalne w serii Plus lub wpłacając gotówkę na istniejące już konto, zyskują Państwo wyższe oprocentowanie. Mamy trzy serie, brązową, srebrną i złotą. One się różnią wysokością procentów i długością trwania. W serii Bronze Plus, czyli brązowej, wpłacamy pieniądze na 3 lata i otrzymujemy procent 2,25. W serii Silver Plus, czyli srebrnej, 5-letniej 3% i w serii Gold Plus, czyli w serii złotej, 8-letniej 3,75. Minimum wpłaty wynosi $1000, a oprocentowanie, o którym mowa, jest gwarantowane na 12 miesięcy. Później, w zależności od sytuacji na rynku, albo pozostanie ono na tym samym poziomie, albo wzrośnie, albo nieznacznie się obniży, ale gwarantowane minimum to zawsze 2%. Poniżej tych 2% na pewno oprocentowanie nie spadnie. Jakie rodzaje kont emerytalnych oferujemy? Oferujemy tradycyjne konta IRA oczywiście oraz konta emerytalne niebędące kontami IRA, czyli tak zwane non-qualified. Najbardziej popularne, szczególnie teraz w okresie rozliczeń podatkowych, są tradycyjne konta IRA. Wpłaty na te konta można odpisać od podatku. Na tradycyjne konto IRA w zależności od wieku osoby jest inna maksymalna kwota, jaką można wpłacić i odpisać sobie od podatku. Do 50 lat można wpłacić i odpisać 5,5 tysiąca, a od 50 lat wzwyż 6,5 tysiąca. Po więcej informacji zapraszam do naszego głównego biura pod adres 984 North Milwaukee w Chicago lub proszę dzwonić bezpośrednio do mnie, do działu marketingu 773-782-2632. Teraz ważny komunikat dotyczący stypendiów przyznawanych przez Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie w Ameryce. Rozpoczyna się kolejny sezon stypendialny. Nasza organizacja przyznaje co roku stypendia dla młodzieży uczącej się w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Stypendia są zarówno dla członków, jak i dla tych, którzy nie są członkami PRCUA. Trzeba oczywiście spełnić szereg wymagań, które opisane są na stronie internetowej prcua.org. Tam też niebawem znajdą Państwo uaktualnioną aplikację zgłoszeniową i tematy tegorocznego eseju, który trzeba
napisać. Szczegóły informacji na stronie prcua.org lub pod numerem telefonu 773-782-2632. A jeśli już jesteśmy na stronie prcua.org, zachęcam Państwa do zapoznania się z nową zakładką. W zakładce News i pod zakładce Media pojawiły się materiały wideo z życia naszej organizacji. Tam jest relacja z ostatniego balu Kopciuszka, są życzenia noworoczne i nowy cykl filmików Meet the Directors, w których przedstawiamy naszych wszystkich dyrektorów dystryktów, bo przypominam, że firma PRCUA Life działa nie tylko w Chicago, ale na terenie 27 stanów. I na zakończenie jeszcze zaproszenie na wydarzenie kulturalne. Serdecznie zapraszamy całą Polonię na taneczną zabawę zimową z zespołem Wesoły Lud. Wesoły Lud Dinner Dance odbędzie się 19 stycznia o 6:30 wieczorem w sali bankietowej Camelot w Hickory Hills. Temat przewodni tej zabawy to Wesoły Lud na lodzie, Wesoły Lud on Ice. Można się przebrać za wybranego bohatera bajek Disneya. Więcej informacji w dziale marketingu na stronie Facebook i na stronie prcua.org. Przypominam numer telefonu do nas 773-782-2632. Dziś dziękuję już za uwagę. Życzę szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia.